W dzisiejszym odcinku zobaczycie mieszkanie, w którym zamieszkamy i które kupiłam. Jestem taka podjarana. To jest spełnienie moich marzeń. Naprawdę od wielu, wielu lat tylko o tym marzyłam. Ja w ogóle to mieszkanie kupiłam już jakiś czas temu. Stąd właśnie ten busz tutaj. I czeka, żeby go tutaj skosić. Stąd też zakupy, które zobaczycie teraz. Lecimy na zakupki i kupujemy dorosłe rzeczy. Chodź. Chodź. Dział ogrodowy, to będą pewnie i kosiarki. Dobra, bierzemy tą kosiarkę. Kolor mi się podoba, jest czarno-niebieska. Pasuje do kosy. Wszystko gra. Takie ogrodzenie. Jezus! Mam taką ekscytację, że to jest koniec świata. Jakby to już się dzieje, to już się dzieje dzisiaj, rozumiesz? No. Ty się wkłada rękę? Ej, ale... Jezus! Hrabie! Udało nam się zebrać wszystko, co potrzebne. Widzimy się na miejscu. Chciałabym was oprowadzić właśnie po tym mieszkaniu. No to jest dla mnie taki cudowny moment. Chce mi się płakać, jestem szczęśliwa. No jakby teraz to się staje takie prawdziwe. To mieszkanie ma niecałe 70 metrów kwadratowych. No i już mamy wszystkie projekty. Już mamy wszystko. Już wiem totalnie, jak wszystko będzie wyglądać. Za niecałe 2 tygodnie wchodzi tutaj ekipa. No i już się tutaj wszystko zmieni. Wiem, że pokazuję wam puste ściany, ale to są moje puste ściany i to jest moje miejsce i jakby to jest moje. To jest moje. I to jest moje. To wszystko jest moje. I tutaj, kochani, będzie kuchnia. Nie będę wam dużo zdradzać. Musicie subskrybować ten kanał, żeby zobaczyć, jak to mieszkanie się zmieni. Tutaj, kochani, będzie salon. Piękna kanapa. No i mamy wielki ogród. Na razie jest to dżungla. Jest tutaj wielkie echo w ogóle. Echo! Przechodzimy dalej. Tutaj mamy, kochani, pralnię. To pomieszczenie się wydaje być mega małe, ale jest ono tak zaprojektowane, że... Wiecie, wyobraźcie sobie, że macie pojemniczki i w każdym z pojemniczków macie płyny, kostki. Wiem, że to jest tak, że pierwszy miesiąc tak się ma, a potem się już tego nie robi, ale ja, jako że chcę dbać o to miejsce po prostu najlepiej jak się da, to na pewno tak będzie zawsze. Tutaj będzie sypialnia. I teraz udajemy się do kolejnego miejsca. Tutaj jest pokój, który jest troszeczkę większy. Ta część będzie trochę taka właśnie część przemka, a tutaj będzie takie troszeczkę garderoba królestwo. Uwielbiam ten pokój, to jest jeden z moich ulubionych miejsc w ogóle w tym mieszkaniu, bo jest zrobione tak w punkt, tak idealnie w moim stylu. A teraz już udajemy się do łazienki. Oczywiście nic z tych rzeczy, co tutaj są, nie będzie finalnie w tym mieszkaniu, ale jest to super, ponieważ dzisiaj podczas imprezy goście mają gdzie zrobić ksiku i kupę. Tak wygląda moje mieszkanie. Weszła pora znaleźć zawora. Puk, czy to woda? O, chyba no, no i to jest to. Welcome here! Mój facet to odbić ogarnął! Ale nie tylko to ogarnę, bo jak widzicie, za oknem jest dżungla, a okiełznanie jej to kolejne moje zadanie. Pierwsze odpalenie, uwaga! That's right! Wika, normalnie jest! Działa! Dobra, jedziemy! No uwierzcie mi, łatwo nie było. Chłopaki, jak wam to idzie? Cały dzień to robicie, ja to biorę się za to. Teksańska masakra kosiarką spalinową. Mocno straciły. Uprawnienia są? Pal na ziemi. Ooo, strzała! Benek, odejdź! Nie bój się, ja sama w strachu. Say hello to my little friend! A no dobrze, dawaj jeszcze tu! Już mi się nie chce, mam inne rzeczy do szykowania! To jest nasz stół. Został porządnie złożony. No tutaj będzie beer pong, kochani. Tak naprawdę mam wszystko już przygotowane, jakieś takie tutaj... Dekoracje. That's my boy. Musi pan tak hałasować cały dzień? Pikuś, cały pan, dzień? Jest to krótki! Ale nie jestem ziemią, czekaj, czekaj! Zostaw tu przed domem! Rany, bo... Kochani, zabieram was ze sobą, bo chcę sobie pogadać. Jest to niesamowite, że mam 24 lata i mam swoją nieruchomość. Jest to dla mnie coś tak niesamowitego, że myślałam jakieś, wiecie, kilka lat temu, że to jest zupełnie nieosiągalne. Nie jestem w stanie uwierzyć, jak cudowne jest moje życie. Mam cudownego chłopaka. Wprowadzam się teraz do nowego miejsca, które jest moje, które będzie w 100% takie, jak sobie wymarzyłam. Jakby niczego w tym życiu innego, jestem tak ogromnie wdzięczna i jestem też ogromnie wdzięczna, kochani, za was. Będę wam dziękować zawsze. Dziękuję wam za to, że tutaj jesteście, że mnie oglądacie. Jak były te cięższe dla mnie momenty, to byliście dla mnie wsparciem, byliście ze mną. Tutaj rozpoczyna się tak naprawdę nowy rozdział mojego życia, bo jest...
kocham was i dziękuję wam za to i buziaki. Jesteście super. Za słaba koszara. Jestem ciekawy w ogóle, jak bardzo zapełnisz teraz kosz. Tego tylko przestrzeni. Nie, no nie. Jak cię koszenie wciągnęło? Ja się tak dobrze czuję robiąc to. No to jest taki slow life. Tu będziemy sadzić pomidory, będziemy jacuzzi mieć. Zobacz, jak łatwo jest to odpalić w porównaniu do tamtego. Weź to odpal, no to mega łatwo, patrz. Szarpnij, szarpnij. No. Nie no, dosłownie. Dawaj, Wika. Nie no, musisz taki, to musisz być... O! Tutaj nie zmieniło pod względem wystroju, ale zmieniło się coś bardzo ważnego, ponieważ przyjechało jedzonko i tutaj jest sekret smaku, czyli miejsce, w którym my bardzo często z Przemkiem chodzimy sobie na obiadki. Przywieźli nam catering, który dzisiaj zagościł na naszej imprezie. Tutaj mamy bardzo dużo pyszności, przystawek, bardzo serdecznie za to dziękujemy i na razie to jest tutaj tak roboczo, a za chwilę będzie to pięknie wystawione już na dworze, jak przyjadą goście. No tylko właśnie tu jest bardzo gorąco i to jest złe, nie? Przemek z Wiką właśnie poszli zapytać sąsiadów o pożyczkę lodówki i miotły. Zrobię dubbing, uwaga. Dzień dobry, my się właśnie tutaj obok wprowadziliśmy i chcieliśmy państwa tutaj uraczyć takim deserem w zamian za przechowanie w lodówce. I jeszcze jakby państwo do tego miotły dorzucili, to w ogóle wszyscy by byli szczęśliwi. Widziałem, że się wprowadziliście. Oczywiście mamy całkiem dużą lodówkę i miotła też się znajdzie, także zapraszamy. Pokażę wam, co przygotowaliśmy i jak to tutaj wygląda w ogrodzie. Tutaj mamy limbo. Tutaj będziemy mieli grę. Będziemy sobie uderzać kuleczkami i będą zadania. Do tego mamy tutaj jęgę. Tutaj mamy stacyjkę z tymi wszystkimi sztućcami, z miseczkami, z rurkami. Tutaj będzie też powystawiane jedzenie. Tutaj mamy różne napoje. No i gwóźdź programu, czyli nasza strefa, w której my sobie będziemy siedzieć, jeść i spędzać wspólnie czas. Oprócz tego też dla chętnych będzie gierka. Taką znalazłam dzisiaj. Pomyślałam, że będzie to spoko dodatek. No i też jak ktoś będzie się chciał odizolować już z nami nie siedzieć, to tutaj jest też strefa, także to nam się udało zrobić te kilka godzin, no, a teraz już czekamy, aż wszyscy przyjadą. Pani przyjechał gęgarek, tak więc reakcja gęgarka na jego nowy dom. No to ja, chodź! No chodź do domu, zbij nowy dom! Podoba ci się? Podoba ci się? Tak! Ewidentnie Gengar zaakceptował, słuchajcie, tutaj nowe mieszkanie. Ale jestem ciekawa, czy spodoba się dżędziakom. Wolniej, tu się powoli jeździ. Ej, nie mogę się doczekać. Siemano, co jest? Nie. O co tu chodzi? Dom kupiliście? Nie. 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 Co, to jest wasze może? Nie. Serio? Nie. To jest moje, to jest moje. Można skakać po tym? No pewnie, jasne. Oczywiście, że można skakać. Ale... Parkour. Kolejna wada, uwaga, mieszkania. To jest to. Samoloty. Są inne samoloty, właśnie leci Buzz, czyli Ryanair, Boeing 737. Już po dźwięku mnie teraz poznaje, jaki samolot. Ja nie, no patrz jeszcze tu. W ogóle przepięknie to wszystko urządziliście. Chcę zobaczyć, nie, jak to wygląda w środku. Jak wysoko w ogóle, fajnie. Wysoko, jest wciół. Tu będzie gabinet. To będzie pokój Przemka. Czyli tu będzie po prostu stał motor. Szpialnia. Ale zobacz, od tej strony, co jest pole. A jeszcze tutaj jest małe pomieszczenie i to będzie pralnia. Malutkie. A tu jest salon oraz kuchnia. Nice. Tak szybko rosną, tak szybko dorastają. Najfajniejsza w ogóle rzecz to ogródek w ogóle, tyle miejsca. Pamiętam moment, jak rozpoczynaliśmy projekt i każdy z nas marzył o tym, żeby właśnie mieć swoje mieszkanie, już taki swój kącik. I to jest niesamowite, że w tym roku te marzenia się spełniają. Praktycznie u każdego, no. Tak, gratuluję. Tego wam zazdroszczę w ciul. Tu, całe to. To jest kosmos, nie? Ogród. No, ale co? Tak, to jest. Spróbujmy, spróbujmy. Wow, ej co, jak to wygląda? Ja chcę to dotknąć językiem. Ty, to się Hania, da się zjeść buniczkę? Tak,
A te brudowe to czasami z ceramikami. Jedzenie było naprawdę pyszne, a w tym czasie przyszła kolejna osoba. Dzień dobry! Ja nie wiedziałam, po co tu jadę, ale się domyślałam i mam dla was prezent. No, nie dla dziękuję bardzo. Jakuśka taka. Oj, mieszkanko. Proszę bardzo. Mieszkanko. Tutaj sypialnia. Sypialnia. Fajnie, bo jak jest mniejsza sypialnia, no to tak się jest cozy po prostu. To będzie pokój Przemka, tak? A co będziesz miał w swoim pokoju? Tak ciekawości. Biurko. Doskonałe. Jest pralnia. Aktualnie pokój zero. Pokój zero ogólnie w każdym mieszkaniu musi być. No i tutaj jest salon i kuchnia. No a teraz zapraszam cię już na imprezkę. Ej, ale jeszcze powiem ciekawostkę, że mieszkanie jak jest puste, wydaje się, że zawsze dużo, dużo mniejsze. No nie, to będę kniewy, chyba do ciebie mówię, żebyś mi odpowiedział. Tak. Matko, to jest jakiś baby shower? Normalnie jest jakby przygotowany jak na baby shower. Ej, kuku. Się starasz, nie? Yeah! Masz teraz to. Yeah! Jesteśmy w ogóle kozacy w workowaniu grotu. To są klucze przy... po jednej sztuce do tego mieszkania. Tyle jest rzeczy jakby w tym mieszkaniu. Poczuję. No nie wiem, klucz, kurek gazowy przez U zamknięte. Klucz do pomieszczenia gospodarczego. No i przyjechali już dzisiaj nasi ostatni goście. O. Panie, to jest twoje lokum? To jest moje lokum. O kurde. To jest mój dół. Gdzie chcesz, bo już gdzie chcesz. Tak, bo to wszystko, chcesz. Cała ta droga to nasza. To wszystko jest nasze. Chłopiec w szoku. To zaparkuj sobie tam, możesz zostawić dziewczę. A staję na środku, jak to ej, co jest, co jest, co jest, co jest? Robię zooma na świeczki w oczach. Gratulacje! Super, gratulacje, kurde! Ja pierdzielę, o. Mega! Gratulacje. No tak. Super. Ja pierdzielę, jestem w ciężkim szoku. Gęgarku, a tobie jak się podoba? No, nie, bo to się bardzo. Już wykopał dziurę, jak mam dziadę. To sypialnia niewielka, co prawda, faktycznie. Tak, tutaj tylko łóżko i szafa. Patrzcie na wygodę. Że łóżko, no, no i zapraszamy was do najlepszego miejsca w tym mieszkaniu, czyli ogródka, gdzie jest dzisiaj imprezka. Wow, jak chodzi! Musicie wiedzieć, że naprawdę czuję się niesamowicie w tym momencie. Jesteście świadkami spełnienia mojego największego marzenia. I bardzo wam za to dziękuję. Kochani, chciałabym, żebyście wzięli sobie każdy tutaj... Czas na aktywność! Zapraszam was na ścianę i proszę tam napisać coś pięknego. Ja już mam plan. Wszystko, czego dotknę, zamienia się w złoto. Ja bym chciała, żebyś napisała coś w sercu, a nie z Pinteresta, Julitka. Ja bym chciała coś więcej. Wszystko przychodzi wam z przyjemnością, łatwością, lekkością i obfitością. Bartek to zawsze jest wylewny. Niech wam się git mieszka i tyle. W tym domu panuje miłość, zrozumienie, spokój i Wika. Pierwszy punkt. Wika ma zawsze rację, punkt drugi, pasz punkt to pierwszy. Ale piękny kameleon. Kto to był? Wiesz, to miała sama dobra energia. Wiesz, to jest mega dobra energia. No. Dobra energia. Stwierdziłam, że dam coś takiego od siebie, że tu powstają najpiękniejsze wspomnienia, uczucia i chwile, które zostaną z tobą na zawsze. Pierwsze i nie ostatnie mieszkanko jako manifestacja. I chciałam jeszcze dopisać po prostu coś takiego. To jest taki przełom w twoim. O, nowy etap. Nowy rozdział. Muszę nowy pisać rozdział. Swój nowy rozdział. Patrz, Julitka z serca! Jest to dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam. No, bardzo wzruszająca chwila. Piszę cytat mojego dziadka, który też on mi napisał u mnie w garderobie i bardzo się z tym cytatem zgadzam. Każda rzecz na swoim miejscu, do każdej rzeczy znalazłem miejsce. Bądźcie wcześniej, ponieważ jesteście sobie pisani. Majusia coś chce napisać. Majusia rozpoczęła, żeby ten dom był wypełniony miłością, najlepiej minimum trzech osób. Najlepiej minimum trzy osoby. Żeby wam sąsiad ogrodu zazdrościł. Jak jeszcze tutaj pomożesz, to na pewno pozazdrości. Jezus! Ej, patrzcie! No! No! No niech będzie! Gęga! Teraz czas na mnie i na Przemka. Tak na dobre zakończenie tego odcinka. Ojejku! Co napisałem? To mieszkanie Wiki prawnie, ale w sumie to wspólne, tak mówi Wika. Cieszę się, że będziemy tu tworzyć wspólną rodzinę. To był naprawdę piękny i wyjątkowy dzień i cieszę się, że mogliście go spędzić ze mną i też, że mogą spędzić go z tymi osobami tutaj. Zostawcie łapkę w górę dla Wikuni pod super filmem. Tak, a my widzimy się za tydzień. Dziękuję wam, kochani.